Jesteśmy tuż przy granicy z Czechami w Sudetach Środkowych. Leżące tutaj góry stołowe znajdują się zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie granicy. Wschodnia część tych gór, mająca zaledwie 60 milionów lat, leży po polskiej stronie w województwie dolnośląskim. Tutaj też, na wysokości 919 metrów nad poziomem morza, znajduje się najwyższy szczyt gór stołowych, zwany Szczelińcem Wielkim. Jak pewnie wiecie, góry i lasy zawsze były mistycznym i pożądanym miejscem przez artystów. Właśnie na tym szczycie rozmyślał i szukał natchnienia jeden z największych poetów romantyzmu, Johann Wolfgang Goethe. Wiele lat później odnaleźli je filmowcy, którzy nakręcili tu jeden z kasowych filmów. Ale do tego jeszcze wrócimy. Na początku lat 90. założono tu park narodowy, żeby chronić ekosystem i krajobraz tego obszaru, by nadal wzbudzał zachwyt, służył artystom i wszystkim potomnym. To jedno z najbardziej tajemniczych pasm górskich naszego kraju. Park Narodowy Gór Stołowych. Zapraszam Państwa w tajemniczą podróż. Jak już wspomniałam, Szczeliniec Wielki to najwyższy punkt Gór Stołowych. Położony w pobliżu miejscowości Radków, to jedna z najliczniej zwiedzanych tu atrakcji. Jak widać, nazwa Szczeliniec nie powstała bez przyczyny. Masywy skalne przecięte przez wielkie szczeliny tworzą labirynt o wielu ścieżkach i zaułkach. U podnóża Gór Stołowych widzimy zalew w Radkowie. W letnie dni ta czysta górska woda i jej orzeźwiający chłód aż zachęca do kąpieli. Piękno wody podkreśla widok wznoszących się do nieba gór. Taka kąpiel to na pewno niezatarte wspomnienie. Narożnik to kolejny po Skalniaku i Szczelińcu Małym szczyt gór stołowych. Wznosi się na 851 metrów nad poziomem morza, na południe od Lisiej Przełęczy. Góry stołowe to przykład rzadkich na kontynencie europejskim gór płytowych, płaskich spiętrzeń o spłaszczonych, szerokich wierzchołkach i spadzistych stokach. Proces formowania gór stołowych trwa 60 milionów lat. W okresie późnej kredy istniało tu płytkie morze, do którego rzeki nanosiły materiał skalny. Przez miliony lat z osadów na dnie morskim formowały się skały. W kolejnych tysiącleciach podlegały erozji i ruchom tektonicznym, które są odpowiedzialne za ich dzisiejsze niezwykłe kształty. A to bohaterowie naszej dzisiejszej przygody. Beata, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o sztuce. Basia, Tomek i Kasia, młodzi kinomani ze szkolnego klubu filmowego. Przyjechali tu z Karłowa zgłębić piękno filmowej przygody. Posłuchajmy, o czym mówią. Teraz wy. Jaki to film? Mała dziewczynka odkrywa tajemniczą szafę i wychodzi przez nią do magicznej krainy. Nagle! To proste. A kto przygotował się do zajęć? Ja. Więc w pierwszej i drugiej części nakręcono tutaj kilka scen. Właśnie tutaj, z opowieści zdań. A nieprawda. W pierwszej części tylko dwa ujęcia. A chcecie wiedzieć, gdzie dokładnie? Chodźmy. Opowiem wam, jak to było. Podczas przygotowań do pierwszej części filmu opowieści z Narni Lew, Czarownica i Stara Szafa, reżyser z Nowej Zelandii Andrew Adamson po prostu zachwycił się widokiem gór stołowych. Ze względu na efekty specjalne i zdjęcia nie mógł nakręcić tu wszystkich scen, dlatego kazał je odtworzyć w studiu filmowym. Kształtem i formą scenografia przypominała zupełnie nasze góry. Ale prawdziwe miejsca też pojawiają się w dwóch ujęciach pierwszej części. Aha, a w Księciu Kospienie kręcono tutaj całą scenę. Pamiętacie Sen Lucji? Pamiętam. To patrzcie przed siebie. Jesteście w Narni. To ta scena, kiedy siostra za skały patrzyła. To ta. Nie, to tamta skała. Ta. Tamta. Ty Łucja, ja Zuzanna, a ty będziesz Edmundem. Ja Kasprianem. Albo nie, Aslanem.
A to nie jedyny film, który tu nakręcono. W polskim kinie też odkryto Góry Stołowe i to dawno temu. Widzieliście film Przyjaciel Wesołego Diabła? Nie widziałam. Ja widziałem! To jest taki film o chłopcu i diable piszczałce, który jest dobry, ale nikt go nie kocha. Tak, to piękna historia. Rolę Witalisa, człowieka, który jako jedyny wydostał się z labiryntu ciemności, zagrał znany aktor Franciszek Pieczka. A te ścieżki właśnie zagrały Labirynt Ciemności. To stary film, ale chciałabym, żebyście go obejrzeli. Ale to super! Dzieci, nie tak szybko. Poczekajcie na mnie. Gdzie ja jestem? Labirynt? Nie wyjdziemy stąd. Musimy zejść na dół! Będę pierwsza! Kasia, wracaj! Kaśka, wracaj! Baśka! Baśka! Tomek! Pani Beato! Gdzie jesteście? Kaśka! Kasia, mówiłam ci, nie zbaczać z trasy. Widzisz? To jest labirynt. Zgubisz się na amen. W górach wolno chodzić tylko po wyznaczonych trasach. KPW? Tak. Myślałam, że się zgubiłam. Kaśka zawsze szuka przygód. No chodźcie, opowiem wam o jeszcze jednym filmie. Jesteśmy we wsi Zielone Ludowe. To ruiny średniowiecznego zamku rycerskiego Homole. Budowli położonej na stromych i trudnych do zdobycia wzgórzach lewińskich. W XV wieku była to siedziba husytów, którzy podbili na tych ziemiach wcześniejsze grody. Okolice te nazywały się wówczas Państewkiem Homolskim. Ruiny kamiennej wieży, którą tu widzimy, to jeden z niewielu zachowanych do dziś fragmentów zamku. Ponoć liczyła kiedyś około 30 metrów wysokości. Stał tu główny gmach zamku i grube na 3 metry mury obronne. Legenda mówi, że w dawnych czasach zamordowano tu piękną żonę pewnego rycerza. Od tamtej pory co noc można tu ujrzeć postać snującej się po zamku kobiety w białej sukni. Nazywamy ją Białą Damą. Ponoć czeka na śmiałka, który uwolni jej duszę z zamkowych czeluści. Jesteśmy w Wambierzycach, przy sanktuarium Matki Boskiej Królowej Rodzin. Szczególnym walorem tego zabytkowego kompleksu jest rozległy zespół kaplic ulokowanych na wzniesieniach wokół Wambierzyc. Niestety pierwsze kaplice z tego okresu zbudowane były z drewna i nie zachowały się do dziś. Największe budowy trwały tu w XIX wieku i ukształtowały dzisiejszą formę kalwarii. Jestem teraz na drodze krzyżowej sanktuarium. Powstała w 1732 roku i miała przypominać kalwarię na wzór jerozolimski. Jej stacje utrzymane są w stylu neoklasycyzmu i późnego baroku. Z kolei nazwy tutejszych wzniesień odwołują się do miejsc w Jeruzalem. Górę z kościołem nazywano Syjon, a górę, po której stąpam na drodze krzyżowej, Kalwarią. Bardzo ciekawym punktem jest też ruchoma szopka. Cudowna, mechaniczna szopka świąteczna z ruszającymi się jak w zegarku figurkami, stworzona przez znanego zegarmistrza Longina Wittiga i jego syna. Jest to jedna z najstarszych mechanicznych szopek w Polsce, odwiedzana przez turystów i pielgrzymów z całego kraju. Po śmierci ojca Herman Wittig dobudował kolejne sceny z życia Jezusa i kilka scen rodzajowych. Spośród 800 figurek w szopce porusza się 300. Muzeum papiernictwa, które tu widzimy, mieści się w gmachu XVII-wiecznego młyna papierniczego. Młyn należał do znanych papierniczych rodów, a na przełomie XVI i XVII wieku był jednym z najważniejszych na Dolnym Śląsku zakładów technicznych. Po otwarciu muzeum w latach 60. odkryto tu zabytkowe malowidła naścienne pochodzące z XVIII wieku. Powstały najpewniej w czasach, gdy młynem zarządzał Józef Ossendorf.
Zwróćcie uwagę na te wąskie domki, strome dachy i małe okienka. Można się tu poczuć jak w średniowiecznym miasteczku. Jesteśmy w górach, a tu płasko jak na równinie. Ze względu na charakterystyczny krajobraz, miejsce to nazywane było czasem sawanną afrykańską. Lew Aslan czułby się tu lepiej niż w Narni. Łężyckie skałki. Rozległa, podobna do sawanny, łąka na środkowym piętrze gór stołowych. Oprócz drzew zajmuje ją kilkanaście skałek o wysokości do 4 metrów. Skałki pozostały tu po wietrzeniu i erozji gór stołowych w okresie miocenu, wiele milionów lat temu. Więc jeśli nie możesz jechać na safari, musisz koniecznie jechać na sawannę do Łężyc. W dodatku tu jest bezpieczniej. Co wam to przypomina? Oczywiście wszystko zależy od wyobraźni. Niektóre z nich przypominają zwierzęta czy maczugi, ale mówimy o nich skalne grzyby, czyli skupisko skał o bardzo specyficznym kształcie, najczęściej nóżki i kapelusza. To formy skalne zbudowane z piaskowca tworzącego góry stołowe. Niektóre z tych okazów mają też swoje nazwy. Borowik, pingwinki, skalne wrota. Zgadnijcie, który jest który. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Przyjedźcie w Góry Stołowe. Czeka was jeszcze wiele do odkrycia. Do zobaczenia.